Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest profesor Maciej Ogrodniczuk, z którym będę rozmawiała o korpusie dyskursu parlamentarnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią i Państwa. To może tak na sam początek, żeby w ogóle wyjaśnić osobom słuchającym, czym ten korpus dyskursu parlamentarnego jest? Korpus dyskursu parlamentarnego to jest taki duży zbiór tekstów z parlamentu, z polskiego parlamentu, z Sejmu i z Senatu, zapis stenogramów z posiedzeń plenarnych oraz sprawozdań z posiedzeń komisji, czyli wszystko to, co posłowie, senatorowie, także goście mówią w Sejmie, w tym korpusie jest. O korpus, ogólnie rzecz biorąc, to jest z naukowego punktu widzenia taki duży zbiór tekstów zebranych w jakimś celu. No w tym przypadku dla potrzeb badań języka parlamentarzystów, badań naukowych, jest to taki korpus tematyczny. Wszyscy wiemy, jak mniej więcej to wygląda. Co tam w nim można znaleźć? Tak. Jest Pan jednym z twórców właśnie tego korpusu dyskursu parlamentarnego. Skąd właściwie pomysł na jego powstanie? Na to się złożyło kilka czynników. Akurat dzisiaj rozmawiamy 7 czerwca 2023 roku, a szukając jakby wstecz, starając się przypomnieć, jak to się wszystko zaczęło, znalazłem list, pierwszy list, który wysłałem właśnie 7 czerwca, ale 2010 roku do mojego ówczesnego szefa, w którym mówię mu o tym, że mam pomysł na taki korpus. Skąd w ogóle ten pomysł i jakie to czynniki brały w tym udział? No po pierwsze, moje jakieś kontakty z Sejmem. Ja akurat w 2010 roku zmieniłem pracę, z komercji przeszedłem do nauki, a w tym swoim komercyjnym życiu robiłem projekt dla Kancelarii Sejmu. To były zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne dane. Chodziło wtedy o projekty ustaw, o przetwarzanie, modelowanie ustaw po to, żeby na przykład można było nowelizację zapisaną też w jakiejś formalnej postaci nałożyć na ten tekst obowiązujący i ujednolicać tekst. Ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie miałem kontakt z Sejmem, wiedziałem, jak pracuje biuro legislacyjne, jak te stenogramy powstają i że to jest bardzo dużo ciekawych danych. Więc pomyślałem, że może warto było coś z tym zrobić. No, drugim takim fajnym czynnikiem było to, że wtedy w tym czasie w naszym instytucie prowadziliśmy projekt tworzenia narodowego korpusu języka polskiego. To jest taki wielki, reprezentatywny zbiór tekstów, znów, bo korpus, który modeluje język polski. Tam są dane z różnych dziedzin, troszkę prasy, troszkę internetu, troszkę właśnie stenogramów sejmowych również na przykład. Więc mieliśmy w tym kontekście już jakieś wypracowane metody, narzędzia też, bo tam dużo rzeczy było potem poprawianych, przetwarzanych ręcznie, były narzędzia, zespół ludzi, którzy nad tym pracował. Pomyślałem, że można by ten nasz korpus, zbiór tekstów tematycznie związanych z Sejmem, zrobić w ten sam sposób. No i trzecim czynnikiem, takim dość ciekawym i ważnym i potrzebnym, jak to z projektami naukowymi bywa, to był projekt europejski Cezar, który polegał na, którego tematem było zbieranie informacji o właśnie narzędziach, zasobach językowych dla różnych języków europejskich. My koordynowaliśmy ten projekt w Polsce, więc było też troszkę pieniędzy, które mogliśmy przeznaczyć na czyszczenie, porządkowanie różnych zasobów, także tworzenie nowych. Więc te wszystkie trzy czynniki sprawiły, że był to świetny moment, żeby zająć się tworzeniem takiego korpusu. Natomiast no to oczywiście był dopiero początek. Zaczęliśmy od danych współczesnych, natomiast obecnie ten korpus liczy już 800 milionów słów i obejmuje okres od początku Polski nowożytnej, czyli od 1919 roku aż do chwili obecnej, bo on jest stale aktualizowany nowymi danymi. To rzeczywiście jakby jest ogromny, ogromny korpus, który zawiera dane, które tak naprawdę są wykorzystane dzięki Bibliotece Sejmowej. Czy można powiedzieć, że w takim razie ten korpus dyskursu parlamentarnego jest przykładem współpracy polityków, naukowców i że tu właśnie się to też wszystko połączyło? Jak właśnie przebiegała ta współpraca z Biblioteką Sejmową czy z archiwum? To jeszcze słowo o tych politykach i naukowcach. No to i tak, i nie. To znaczy nawet bardziej nie niż tak, jest to efekt współpracy
właśnie z administracją sejmową bardziej niż z jakimkolwiek politykiem, dlatego że właśnie Biblioteka Sejmowa czy Wydział Edycji Tekstów w Sejmie to są jednostki administracyjne, które tymi tekstami się zajmują i które nam rzeczywiście bardzo pomogły. Oczywiście duża część tych tekstów jest dostępna w internecie. Jak wejdziemy sobie właśnie na stronę na przykład Archiwum Prac Sejmu, możemy zobaczyć, że wypowiedzi posłów jesteśmy tam w stanie obejrzeć. Natomiast jeśli chodzi o dane starsze, no to one oczywiście odzwierciedlają wszystkie epoki i polityczne, i techniczne, jakie się na przestrzeni tych ostatnich 100 lat w Polsce działy, czyli jakość papierów PRL-u na przykład wpływa na to, jaka jest jakość tych danych dzisiaj. No, ale przede wszystkim te dane nie są aż tak dostępne jak dane obecne. Te dane są często w PDF-ach. Te PDF-y nie zawsze są przeszukiwalne, to mogą być po prostu skany jakichś papierowych stron. Jest na początku, jak zaczęliśmy się tym korpusem zajmować, to myśleliśmy, że trzeba będzie grube księgi skanować i potem coś z nimi robić. No i tu się pojawia właśnie Biblioteka Sejmowa, wątek Biblioteki Sejmowej. Okazało się, że żadnych skanów robić nie trzeba, bo Biblioteka Sejmowa już te skany zrobiła w doskonałej jakości, wyczyściła je i udostępnia je na swojej stronie. Jak Państwo poszukają w Google, to mogą Państwo znaleźć serwis, nazywa się Parlamentaria Polskie. I jest tam bardzo dużo ciekawych informacji. Podzielone to jest wszystko oczywiście na posiedzenia, a nawet dni posiedzenia i opisane bardzo ładnie na przykład strukturą posiedzenia, coś czego my w naszym korpusie jeszcze nie mamy, bo nie zdołaliśmy tego przejąć, ale jest jeden z tym problem. Jeśli się poszuka na przykład nazwiska posła przedwojennego w Google, bo chcemy znaleźć te jego wypowiedzi, to ta strona Biblioteki Sejmowej się nie znajdzie. Ona jest bardzo głęboko ukryta i znajdą się oczywiście w same parlamentaria. Możemy znaleźć bazę, ale już to, co w tej bazie jest, to niestety nie jest tak łatwo dostępne. Więc w tym sensie przejęcie tych informacji sprawiło, że powstał, wydaje mi się, nowy, łatwiej dostępny zasób, z którego wszyscy mogą korzystać. No właśnie, tu chciałam trochę podpytać o to, co daje korzystanie z korpusu i jaka może być jego przewaga nad biblioteką sejmową czy nad archiwum. Trochę sama też szukałam różnych rzeczy, czy to w trakcie studiów, czy niekoniecznie właśnie w bibliotece i w archiwum sejmowym i wiem, że czasami znalezienie tam odpowiednich danych może być trochę kłopotliwe i trudne z takiej perspektywy użytkownika. Czy ten korpus ma przewagę, czy on w jakiś sposób też się po prostu uzupełnia z biblioteką sejmową, czy z archiwum sejmowym? Tak, te wszystkie trzy zasoby się uzupełniają, natomiast no, oczywiście reklamuję i zachęcam do korzystania z naszego korpusu, bo po pierwsze on obejmuje całe 100 lat, nawet więcej już teraz, tego polskiego parlamentaryzmu, czyli to, co jest w archiwum i to, co jest w bibliotece, jest już u nas, a nawet więcej, bo są różne zasoby, które też były doskonowywane nawet z materiałów papierowych. Po drugie, jak już mówiłem, w Bibliotece Sejmowej te dane są dostępne właśnie w bazie, można przeszukiwać je za pomocą metadanych, natomiast nie można przeszukiwać wnętrza stenogramów, czyli poszczególnych wypowiedzi, pełnotekstowo, czyli wpisać po prostu sobie kawałka tekstu, który szukamy. Wydaje mi się, że w archiwum Sejmu to też da się zrobić, ale jest to podzielone na kadencje. Natomiast u nas, no, we wszystkich kadencjach możemy wpisać sobie frazę, która nas interesuje i w wyszukiwarce dostać od razu listę dokumentów, listę fragmentów tekstów, które te frazy zawierają. Więc to jest rzeczywiście, no, wydaje mi się, że spora przewaga. Natomiast no, trzeba pamiętać, że wyszukiwarka, bo to jest taki nasz podstawowy sposób dostępu do korpusu, była tworzona dla celów naukowych, szczególnie dla badań językowych, więc tam jest bardzo dużo rzeczy lingwistycznych, natomiast one mogą też zniechęcać takiego użytkownika, który nie jest lingwistą, jeśli będzie musiał sobie wpisać jakieś skomplikowane zapytanie, żeby na przykład wykryć jakąś konkretną frazę w konkretnym przypadku, słowo odmienione w jakiś konkretny sposób. No to jest coś, czego zwykli ludzie nie robią. Oczywiście można wpisać sobie też konkretnie tekst, można użyć jakichś tam pomocniczków, które są konstruktora zapytań, ale wciąż to od razu powiem, że brakuje nam takiego prostego interfejsu tych danych, który byłby dla człowieka. Natomiast dla badacza myślę, że badacze sobie poradzą.
Też mam taką nadzieję. Tu właśnie mówiliśmy o tym trochę, dla kogo jest ten korpus dyskursu parlamentarnego. Kto jest tak naprawdę docelowym odbiorcą, czy osoby, które nie są lingwistami, ale są też badaczami, albo nawet chcą po prostu przeszukiwać ten korpus bardziej prywatnie niż naukowo, odnajdą się w tym narzędziu. Kto jest docelowym odbiorcą korpusu? Przede wszystkim korpus powstał z myślą o naukowcach, nie tylko o językoznawcach, także o politologach, socjologach. Już teraz wiemy, że dużo ciekawych analiz na podstawie tych danych osoby z tych dyscyplin tworzą. I co bardzo ciekawe, można te dane, ja może powiem o trzech jakby sposobach korzystania z tych danych. Te wszystkie przykłady, które podam, to będą rzeczywiste przykłady badań opublikowanych, które zostały stworzone właśnie z użyciem danych z korpusu, z dyskursu parlamentarnego. Po pierwsze, można postawić pewne konkretne pytanie badawcze, na przykład kiedy, kto, w jakich okolicznościach używał jakiegoś pojęcia. Jest artykuł, pani pisze o użyciu pojęcia cyberprzestrzeń. No i to są dane, które pewnie jak zobaczymy, ile razy ta cyberprzestrzeń się w naszym korpusie pojawia i w ogóle w Sejmie, tego nie będzie dużo, więc można ewentualnie te wszystkie konteksty prześledzić, zobaczyć, kto z kim rozmawiał, w jakim kontekście, w jakim momencie dyskusji to pojęcie padło. Więc to jest jeden jakby ze sposobów korzystania z korpusu. Inny sposób, to już taki bardziej masowy, można użyć tego korpusu do ilościowych badań tekstu, na przykład porównać, o czym mówią kobiety, a o czym mężczyźni, bo mamy informacje o płci naszych mówców, więc można taką sobie analizę przeprowadzić. No i okazuje się, co ciekawe, od razu powiem, że rzeczywiście jest tak, czy tego chcemy, czy nie chcemy, że kobiety to bardziej mówią o tak zwanych miękkich tematach, czyli właśnie o zdrowiu, rodzinie, edukacji, takich bardzo przyjaznych, natomiast mężczyźni, no to właśnie jakaś polityka zagraniczna, wojskowość i takie energetyka, różne takie bardzo typowe rzeczy. Więc to znajduje potwierdzenie w badaniach i można takie badania, korzystając z dużej ilości danych, robić. No i mamy jakby trzeci też sposób, który jest taką jakby masowym podejściem do tych wszystkich danych, bo tych danych jest bardzo dużo. I oczywiście pewnie wiemy, że obecnie sztuczna inteligencja święci triumfy i że ona wymaga bardzo dużej ilości danych, żeby modele językowe, które potem nam odpowiadają na każde nasze pytanie, wytrenować, a dane sejmowe się do tego świetnie nadają, bo w tych danych jest w zasadzie wszystko to, o czym mówi naród, tak, więc może górnolotnie, więc wszystkie tematy, które nas interesują, te dane są niesamowicie ciekawe. Więc oprócz tego, że tworzymy tego typu właśnie modele językowe, no to możemy też używać tych danych jako materiału do budowy narzędzi, które nam coś konkretnego na przykład powiedzą o tekstach, które będziemy później przetwarzać. Czyli konkretny przykład. Jest w naszych danych informacja o wykształceniu czy dacie urodzenia mówców. No i płci, o której powiedziałem. Choć to może jest w języku polskim bardzo łatwo wykryć mówcy, no bo wiadomo, że nasze słowa się odmieniają. Natomiast jak widzimy kawałek tekstu, to niekoniecznie wiemy, czy podejrzewamy, jakie wykształcenie ma osoba, która to powiedziała. Więc korzystając z tego, że w tych naszych danych sejmowych ta informacja jest, możemy nauczyć, wytrenować, stworzyć narzędzie, które będzie potem dla tekstów, których informacji nie ma, zgadywać, jakie wykształcenie ma człowiek, który to powiedział. No już bardzo ciekawy, konkretny pomysł. No ale żeby to zrobić, to oczywiście te dane traktujemy w sposób masowy, uczymy się na ich podstawie i takie zastosowanie też ten korpus może mieć. Już trochę pan też właśnie o tym powiedział, bo chciałam zapytać, jakie jakby w trakcie tak naprawdę istnienia tego narzędzia, wiemy, że ono powstaje od 13 lat dokładnie w tym momencie, jakie ciekawe analizy już powstały, do jakich konkretnych badań właśnie naukowcy wykorzystali to narzędzie i czy oprócz tych wniosków, które też już tutaj częściowo padły, jakie badacze mają wnioski właśnie po przeszukiwaniu korpusu dyskursu parlamentarnego? No tak, to te 13 lat rzeczywiście, to 2010 rok to jest początek korpusu, ale niestety tak jak wszystkie projekty naukowe, pewnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie, one potrzebują funduszy i finansowania.
Więc ten projekt był prowadzony z przerwami i właściwie no, nie ma czegoś takiego jak projekt korpusu dyskursu parlamentarnego, tylko on jest zawsze przytulony do jakiegoś innego, większego projektu jako podzadanie, które, w którym robimy coś nowego, ciekawego, czy to albo dolewamy danych, albo je porządkujemy, albo właśnie coś doskanowujemy, albo na przykład, tak jak niedawno, tworzymy dość szczegółową informację o mówcach, bo oprócz posłów, senatorów także są w Sejmie goście, więc jak już mamy członków rządu, to może warto coś o nich więcej powiedzieć, wiedzieć, jaką mają stronę w Wikipedii, kiedy się urodzili, to też z różnych danych można, z różnych źródeł można te dane zebrać. Więc takie no, niby podprojekty pączkują wokół tego korpusu i cały czas coś się dzieje, no ale to nieprawda, że to jest rzeczywiście całe aż 13 lat, tylko z dużymi przerwami. Teraz na przykład kończy nam się projekt w grudniu i nie wiemy co dalej, czy znowu korpus pójdzie na półkę na chwilę i będzie tylko zamrożony w takim kształcie jak jest, czy będziemy mieli fundusze na jego rozwój. Nie, ale wracając do tych badań, no, o kilku już powiedziałem, tak, jest, mówiłem o tworzeniu modeli językowych, to jest takie typowo informatyczne, może mówiłem o jakichś sprawach właśnie dotyczących płci, czy badania konkretnych pojęć, tak. Bardzo ciekawe badania też są związane z tym, że naukowcy łączą pewne badania no, jakościowe rozpoczynane ręcznie, czyli na przykład definiują sobie jakieś pole, którym się będą zajmować za pomocą słów kluczowych, a potem próbują tych słów, haseł, fraz szukać w korpusie i patrzeć, w jaki sposób ta debata się odbywa. No, można wtedy badać za pomocą różnych metadanych, które są w korpusie, przeróżne rzeczy. No, mamy informacje o mówcach, mamy informacje o przynależności politycznych, teraz politycznej. Teraz oczywiście to się dopiero zaczyna w korpusie parlamentu, o którym mam nadzieję zaraz powiem, wielojęzycznym, w skład którego wszedł korpus parlamentarny. Dodajemy informacje o tym, która partia jest w opozycji, która jest w koalicji, kto jest marszałkiem aktualnym, bo okazuje się to na przykład. To też może warto powiedzieć, jak część stenogramów została użyta w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, to tak bardzo, można powiedzieć, zanieczyściła ten korpus, że jednym z najbardziej, najczęstszych słów w języku polskim, bo to przecież miał być model polszczyzny, okazała się izba, bo przecież Wysoka Izbo cały czas się posłowie do siebie zwracają. Więc trzeba na przykład oznaczenie tego marszałka sprawi, że jego wypowiedzi związane właśnie z prowadzeniem posiedzenia, czy takie wypowiedzi porządkujące, czy właśnie wprowadzenia przez samych posłów wygłaszane, jeśli też zostaną oznaczone, będzie można wyrzucić jakby z tego korpusu, no nie traktować ich tak samo, traktować je jako komentarze, a nie jako wypowiedzi i wtedy coś więcej będzie można na przykład, jeśli chodzi o frekwencję tych poszczególnych słów, się o korpusie dowiedzieć. Więc to jest, no, trudno mi powiedzieć o konkretnych badaniach. My jesteśmy faktycznie dostarczycielami tych danych i możemy tylko, bardzo często nawet nie wiemy, że ktoś z tych danych korzysta. Dowiadujemy się, kiedy Google Scholar mówi nam, że ten nasz korpus został zacytowany i powstała jakaś publikacja, to wtedy, no ja ostatnio nawet kontaktowałem się z paroma osobami, które robiły różne rzeczy, żeby je zachęcić do wzięcia udziału w konkursie. Teraz jest konkurs klawinowy na różne prace badawcze powstałe w roku 2021-2022 z użyciem różnych narzędzi i zasobów, które Klarin rozwija i między innymi zachęcam wszystkich, proszę Państwa, również do samodzielnych badań na korpusie, na materiale korpusu i potem oczywiście zgłoszenie się do konkursu. Te nagrody są nawet wielotysięczne, już nie pamiętam. Tak, no, trochę tutaj Pan uprzedził też moje kolejne pytanie, bo raz, że było wspomniane o tym, że korpus dyskursu parlamentarnego możemy znaleźć także za granicą i jest taki jeden połączony, a druga kwestia, o którą chciałam zapytać, no to właśnie o to, czy te mechanizmy językoznawstwa komputerowego, korpusowego są wykorzystywane nie tylko w przypadku dyskursu politycznego, ale Pan właśnie też wspomniał o tym, że Klarin ma więcej narzędzi, także jakby tutaj można było jeszcze dopowiedzieć kilka słów i o tym korpusie zagranicznym, który łączy te dyskursy parlamentarne i też o innych narzędziach Klarinu.
Dobrze, to chyba znowu będę 10 minut teraz mówić. Najpierw o parlamencie. Tak, jest rzeczywiście, okazało się, że oprócz tego naszego korpusu, że my nie jesteśmy jedyni, którzy wpadli na taki pomysł i nawet oczywiście nie pierwsi, tylko że właściwie wszyscy badacze w Europie, gdzie parlamenty działają, no przecież są wszędzie, takie korpusy zaczęli stworzyć. Czasami z jakimś wsparciem projektowym, czasami zupełnie gdzieś tam sobie na boczku. Widząc to, pomyślałem, że może dobrze by było jakoś się zsynchronizować. No bo oczywiście, mimo że te korpusy są, często udostępniają jakieś dane, to po pierwsze, nie zawsze te dane są dostępne na bieżąco. U nas mamy to szczęście, że dane są publikowane bardzo szybko, od razu po posiedzeniu. W niektórych krajach jest tak, że dopiero na koniec kadencji są publikowane stenogramy. Więc okazało się, że mimo że są dane, to one są w tak różnych formatach, tak różnie opisane, mają tak różne metadane, że nie sposób porównywać tej informacji. No, a gdybyśmy mieli te dane synchronizowane, no moglibyśmy na przykład śledzić jakiś przepływ idei albo porównywać, jak dane pojęcie, kiedy jest dyskutowane w Polsce, a kiedy w Niemczech, czy może jedno wpływa na drugie, a może jest jakieś zjawisko, no takie jak właśnie koronawirus na przykład, czy wojna, które wybucha w pewnym momencie i powinno mieć odzwierciedlenie we wszystkich parlamentach. Może w którychś bardziej, może w którychś mniej, może jakiś problem jest w danym miejscu ważniejszy albo w danej grupie krajów. No można dużo więcej sobie badań wymyślić, gdyby mieć takie dane. No więc oczywiście postanowiliśmy to zrobić. Przez długi czas nie udawało się znaleźć na to pieniędzy, no bo to niestety jest jakaś praca, także informatyczna również. Nie, ale ziarenko zostało zasiane i w 2020 roku okazało się, że jak wybuchła pandemia, to udało się troszkę zaoszczędzić pieniędzy na podróżach i różnych innych wydarzeniach, które się nie odbywały podczas pandemii. I te pieniądze Plavin Erik, czyli właśnie infrastruktura europejska, przeznaczyła na nasz projekt. Nie wiedzieliśmy, jak to w ogóle zadziała. Na początku zrobiliśmy taką próbę z czterema krajami, te osoby, które się tam najbardziej interesowały. Okazało się, że od razu 10 innych krajów się zainteresowało i pierwsza faza tego naszego projektu doprowadziła do stworzenia korpusu Parlament, bo tak się ten korpus nazywa, w 17 językach, który został udostępniony w 2021 roku i obejmował dane od 2015, no właśnie do tego 2021. Bo pomysł był taki, żeby wykorzystać, powiedzmy, koronawirus i zobaczyć, w jaki sposób koronawirus, ten problem pandemii, był dyskutowany w parlamentach w momencie, kiedy właśnie koronawirus, pandemia wybuchła, w porównaniu z danymi wcześniejszymi. Stąd ten właśnie fragment czasu od 2015 roku, żebyśmy mieli dane do porównania. Oczywiście to jest dużo mniej niż my mamy w naszym korpusie, no ale te dane są wielojęzyczne. Projekt się rzeczywiście spodobał. Wiele krajów, które nie dołączyło w pierwszym etapie, dołączyło teraz. Właśnie w czerwcu będzie opublikowana już trzecia wersja tego korpusu, kolejnych 10 parlamentów zsynchronizowanych razem. One są opisane bardzo ładnymi metadanymi, czyli właśnie oprócz takich typowych informacji, które mamy u nas, czyli o dacie posiedzenia, o mówcach, są też oznaczone różne zdarzenia komunikacyjne, na przykład, które występują właśnie w tekście, czyli jakiś hałas, jakieś okrzyki. Też bardzo ciekawe, można już sobie wyobrazić badania, jakie można z tego na tym materiale zrobić. Więc jest to bardzo ciekawy materiał, też już bardzo intensywnie wykorzystywany przez studentów, powstało już kilka prac magisterskich, przez ludzi organizujących hekatony, czyli takie właśnie zadania ewaluacyjne, gdzie się osoby spotykają i próbują jakąś aplikację stworzyć albo jakiś ciekawy przykład użycia na bazie tych danych. Pokazuję zwykle, jak opowiadam o korpusie, pokazuję kilka obrazków, na przykład problem migracji. Jakiś student zbadał z Amsterdamu i wyrysował przepiękne obrazki, gdzie widać, gdzie właśnie nasilała się dyskusja o migracji w różnych parlamentach. No i to oczywiście odpowiada jakimś falom migracyjnym, które obserwowaliśmy.
Więc można przeróżne badania robić, im tych danych jest więcej, one są bardziej złożone, tym jest to ciekawsze, łatwiejsze, pożyteczniejsze. A drugie pytanie dotyczyło... Właśnie do czego jakby same jakby możemy wykorzystywać mechanizmy językoznawstwa korpusowego, te narzędzia Clarinu, oprócz właśnie korpus dyskursu parlamentarnego czy parlament, o którym już tutaj też było wspomniane. Tak, właśnie miałem powiedzieć jeszcze o korpusach jako takich. Mówiłem już o Narodowym Korpusie Języka Polskiego. My mamy teraz na tapecie Korpus Dyskursu Parlamentarnego, czyli hasło korpus to jest właśnie takie hasło, które w nauce, w językoznawstwie, ale nie tylko, jest w zasadzie podstawowe. Jest bardzo dużo korpusów, czyli zbiorów tekstów, które są opisane w jakiś sposób. No, akurat nasz korpus ma informacje o lematyzacji słów, czyli o tych formach podstawowych, po to, żeby można było ich wyszukiwać, można było szukać w tym korpusie słów odmienionych, czy właśnie bez odmiany. Ma informacje o nazwach własnych, czyli o wszystkich osobach, organizacjach, które się w tych danych pojawiają. Ma informacje o strukturach składniowych, to może interesujące tylko dla językoznawców. I badania korpusowe są no, bardzo dobrym, chyba jedynym, najlepszym teraz sposobem w ogóle opisu, badania tego, o czym mówią ludzie, jaki jest świat. No, z mojego punktu widzenia to jest ogromny przełom. Nie powiem, że to jest coś nowego, tak? Natomiast dzięki komputerom możemy duże, naprawdę duże ilości danych przetwarzać bardzo szybko. Teraz akurat tworzymy na przykład w naszym instytucie w ramach projektu Daria korpus, tak zwany korpus dekady, czyli zbieramy jakby kontynuację Narodowego Korpusu, ale w czasie, którego już ten korpus nie obejmuje, bo akurat ten KRP się skończył w 2012 roku, czyli następne 10 lat świat się zupełnie zmienił. W Narodowym Korpusie przeważała prasa. No dziś pewnie mniej osób czyta gazety niż internet, więc tego internetu siłą rzeczy musi być dużo. No a jeśli chcemy mieć internet, no to oczywiście też musimy wybrać, co zbierać. Bardzo łatwo jest miliardy czy nawet więcej słów zebrać z internetu, bo tych danych generujemy strasznie dużo. No a znów jest to oczywiście dużo lepszy sposób badania świata niż poleganie na własnej intuicji, bo kiedyś słowniki pisano tak, że profesor siadał i wypisywał słowa, które znał, no a dzisiaj nikt tak nie robi. No oczywiście patrzymy, o czym mówią ludzie. A jak to zrobić? No oczywiście badając twory komunikacyjne, czyli przede wszystkim teksty. Więc badania korpusowe jak najbardziej najważniejsza jakby część tej badań językoznawczych, a teksty, materiały, które powstają w tym procesie, no są przydatne, mam nadzieję, że to już powiedzieliśmy, dla różnych innych dziedzin nauki, politologów, socjologów przede wszystkim. Tak, na pewno też dzięki dostępowi do korpusu łatwiej jest o jakieś obiektywne zdanie i obiektywną analizę, bo jednak mamy dużo, dużo większą ilość tych tekstów, możemy przeanalizować, niż jeśli robilibyśmy to tylko ręcznie i jeszcze je musieli właśnie w ten sposób zbierać. Sam korpus dyskursu parlamentarnego, ale nie tylko on, także inne, to też jest sposób na upowszechnianie danych publicznych, które tak naprawdę są z jednej strony powszechnie dostępne, ale z drugiej strony trochę musimy się czasami natrudzić, żeby do nich konkretnie dotrzeć. Jak sprawić, żeby różnego rodzaju teksty, nie tylko te z posiedzeń Sejmu czy Senatu, właśnie z parlamentu, były dostępne łatwiej, tak żeby właśnie też upowszechniać te dane publiczne, które są publiczne, ale mamy jednak czasami problem z dotarciem do tych danych. Przede wszystkim naciskać na polityków, którzy za to odpowiadają. Wiemy, że to dużo się już dzieje w tej kwestii. Może troszkę koronawirus nam w tym pomógł, ale myślę, że to jest jakiś dłuższy proces. Jest portal danepubliczne.gov.pl na przykład, gdzie jest bardzo dużo ciekawych danych, no ale też zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo danych, które mogłyby być dostępne, no nie są dostępne. Być może na przeszkodzie stoi brak środków, czyli brak czasu, bo oczywiście udostępnienie danych, wyczyszczenie ich wymaga pracy. To oznacza, że jakaś konkretna osoba musi się tym zająć i często nawet to jest problemem, wydawałoby się, że nie powinno. Więc
Musimy po pierwsze być świadomi tego, musimy naciskać na osoby, które za to odpowiadają. To jest także apel do nas, naukowców, bo bardzo często się dzieje tak, że wyniki badań, którymi często są dane, które powstawały za pieniądze publiczne, nie są dostępne, a jest naprawdę bardzo dużo ciekawych zasobów, czy w instytucjach publicznych, czy właśnie w instytucjach naukowych, które mogłyby zostać bardzo łatwo udostępnione i mogły być wykorzystane właśnie w dalszych badaniach, czy nawet na potrzeby modeli językowych, żeby ten nasz następna wersja czata GPT działała jeszcze lepiej. Więc ja apeluję do wszystkich, którzy korzystają z pieniędzy publicznych, tworzą dane, żeby zawsze pamiętali o ich udostępnianiu. To się zmienia. Myślę, że w projektach naukowych finansowanych przez NCN jest już nawet taki specjalny zapis, że właśnie publikacje muszą być w open accessie, dane powinny być dostępne i myślę, że te wszystkie instytucje finansujące będą to sprawdzać i do tego dążyć. A politycy, no oczywiście, może to jest dobre przed wyborami, dobre hasło. Ktoś mógłby z tego zrobić sobie jakieś właśnie swoje hasełko i zdobyć może 10 wyborców więcej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Myślę, że tutaj najlepszym wyjściem jest zachęcanie wszystkich osób, które nas słuchają, do tego, żeby teraz sprawdzić korpus dyskursu parlamentarnego, ale także inne narzędzia, które są dostępne w Klarinie już we własnym zakresie i zobaczyć, jak one działają, zwłaszcza, że jakby dostęp do nich jest dosyć prosty i na pewno wyszukiwarka nam je wyrzuci, jeśli wpiszemy po prostu w nią. A panu jeszcze raz dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia!